Kochani, witajcie bardzo serdecznie. Mamy majówkę i postanowiliśmy wybrać się na wycieczkę w Gorce. Idziemy na Gorc. Na Gorcu jeszcze nigdy nie byłam, dlatego jestem bardzo ciekawa. Wycieczki w Gorce na majówkę powoli stają się tradycją, bo w zeszłym roku byliśmy na Gorcu Troszackim i relacje z tego wyjścia macie na blogu. Miejmy nadzieję, że pogoda nam dzisiaj dopisze. Wszystko zapowiada się bardzo fajnie i zabieram Was ze sobą. Masa kaczeńców w tym roku. Idziemy szlakiem niebieskim. Strusiówek odbiliśmy w lewo. W zeszłym roku szliśmy w prawo, więc teraz w drugą stronę. Tutaj może być dość problematyczne oznaczenie szlaków. Dlatego skręcamy przy takiej tabliczce z mapą. Zastanawialiśmy się przez chwilę, czy to dobra droga, ale wydaje nam się, że tak, dam znać. Znaleźliśmy szlak, czyli jesteśmy na dobrej drodze. Idziemy dalej. Zatrzymaliśmy się na chwilę na polanie i mamy przerwę śniadaniową z pięknym widokiem. Pośleni, możemy iść dalej. I po krótkim spacerze na polanie wchodzimy znowu w las. Trafiliśmy tutaj dzisiaj idealnie z pogodą, bo jest bardzo, bardzo ciepło i bardzo przyjemnie. Więc w lesie też jest fajnie, bo jest cień. Zaczynają się bardzo ładne. Gorce to świetne miejsce dla wszystkich miłośników przyrody. Przepięknie wygląda to, jak budzi się tutaj wiosna. Widać Tatry. Nie można się nie zakochać. Mieliśmy krótki przystanek na polanie z widokiem na Tatry. Nie mogłam się tam do Was odezwać, bo wiał straszny wiatr, a teraz idziemy dalej. Tam idziemy. A tutaj będzie dużo jagódek. Wychodzimy na wieżę. Jak widzicie, na wieżę prowadzą takie schody, więc nawet osoby, które nie czują się pewnie, myślę, że tutaj spokojnie mogą wyjść. Przykucnęłam sobie chwilę tutaj na wieży, żeby mnie było w ogóle coś słychać i wszystko jest fajnie. Na wieży wychodzi się fajnie, bo jest jak klatka schodowa, ale słuchajcie, trochę tu wieje i ja przynajmniej mam takie poczucie, jakbym była na statku. Ta wieża się buja. Dziwne uczucie.
przychodzę z wieży na Gorcu i fajnie było popatrzeć na te wszystkie miejsca, które odwiedziłam. I jeszcze fajnie popatrzeć na to, ile miejsc jest jeszcze do odwiedzenia. Pod wieżą jest tablica, z której dowiemy się, że wieża ma ponad 20 metrów, 20,7 metra. Jest tu kilka ciekawych informacji i to, co ja lubię najbardziej, czyli regulaminy. A to jest ciekawa informacja, bo platforma wieży jest monitorowana w trybie całodobowym, także otwarcia widokowe z poziomu platformy są monitorowane i dostępne w trybie online na stronie gminy Ochotnica Dolna pod adresem kamery.ochotnica.pl. Ja na tej stronie jeszcze nie byłam, ale muszę sobie obczaić w takim razie po powrocie. I schodzimy. Jeżeli będziecie kiedyś szukać jakiegoś fajnego miejsca na krótką wycieczkę w góry, to polecam Wam jak najbardziej Gorc i wieżę widokową na Gorcu. Widoki są naprawdę przepiękne i schodzimy tym samym szlakiem, którym wychodziliśmy do góry. I pamiętam, że kiedyś zawsze szukałam takich szlaków, żeby schodzić innym szlakiem niż wychodziłam, żeby robić pętle, ale tak naprawdę szlak, którym się idzie do góry, wygląda zupełnie inaczej wtedy, kiedy się nim idzie w dół, więc wcale nie jest ten sam szlak. A tu są jagodziny i myślę, że tu całkiem niedługo zleci i będzie pełno jagód. My już praktycznie jesteśmy na dole. Jeżeli szukacie fajnego miejsca na przyjemny spacer, to polecam Wam Gorc. W ogóle polecam Wam Gorce. Ja bardzo lubię chodzić po Gorcach. Są to przyjemne spacerowe okolice. Szlak niebieski na Gorc nie jest jakoś szczególnie wymagający. Są momenty, gdzie idzie się pod górkę, ale idzie się tak w miarę lajtowo. Przyroda gorczańska jest przepiękna. Widoki z Gorca, z wieży widokowej są moim zdaniem wspaniałe. Mam nadzieję, że Wam również się podobały. Nie ma na tych szlakach jakiejś dzikiej ilości turystów. Nawet dzisiaj, czyli 1 maja, nie było jakichś specjalnych tłumów. Także jeżeli szukacie miejsca na fajny spacer, to polecam Wam Gorc. Dziękuję Wam bardzo serdecznie dzisiaj za uwagę. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę i zasubskrybujcie mój kanał. A jeżeli chcecie więcej vlogów z gór, to dajcie mi o tym znać. Pa, pa!